Pani dyrektor, powiedzmy dzisiaj, co tu się dzieje? Tyle ludzi przyszło. Dzisiaj po raz dziewiąty organizujemy w szkole szkolną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez 8 lat udało nam się zebrać ponad 23 tysiące. Największą zbiórkę mieliśmy w 2012 roku, kiedy zebraliśmy 3800 zł. W szkole mamy słodką kawiarenkę, mamy pajdę chleba ze smalcem i ogóreczka, mamy różne gadżety, które można kupić za symboliczną złotówkę, mamy moc konkursów, w których bierzemy udział za grosik symboliczny. Wszystkie konkursy są z nagrodami, także można się wesoło pobawić, dostać nagrodę, a jednocześnie oddać pieniążek na małe dzieci i seniorów. Oprócz tego mamy zespół pieśni tańca Wałbrzych, mamy bractwo rycerzy z Zamku Książ z pokazem walk, mamy naszych szkolnych tancerzy i tancerzy z gimnazjum nr 7, no i mnóstwo różnych innych ciekawych rzeczy. Czy ludzie i młodzież chętnie biorą udział? Bardzo chętnie, to widać po ilości ludzi, która tutaj jest zgromadzona. Są babcie, dziadkowie, a mamy też porcelanowe figurki, które sugerujemy, żeby kupić na Dzień Babci i Dziadka. 21-22 stycznia, przypominam. Dzieciaki mają też zamek dmuchany. No i wata cukrowa, może to nie jest najlepszy pomysł, ale co się nie robi, żeby tych parę groszy zdobyć na Wielką Orkiestrę. Czy mamy również wolontariuszy? Mamy wolontariuszy, tutaj koło mnie są dziewczyny, które biorą udział w różnych akcjach charytatywnych, które są na terenie szkoły i miasta. Są też młodsi, Jasiek z trzeciej klasy, mamy tutaj już z pierwszej klasy ochotników, także no, młodzież całej szkoły się włącza, no i włączają się również rodzice.